Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Lato Polsat News Sopot. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Oprócz plażowania dziś tutaj na miejscu inne atrakcje. Przy molo, tuż przy molo, przy plaży zawody pontonowych łodzi ratowniczych. Razem z nami organizatorzy Krzysztof Piotrowicz, Filip Orłowski. Witamy serdecznie. Panowie, jak będą wyglądały te zawody? No bo ryk silników to już wiemy i ratownicy w akcji. Na czym polegają zawody? Mamy cztery konkurencje, które są symulacją rzeczywistych akcji ratunkowych. Ścigamy się w zespołach trzyosobowych, w skład których wchodzi sternik, ratownik i osoba, która udaje poszkodowanego. Nazywamy ją potocznie topikiem. Jest w wodzie, którą trzeba wyratować, wciągnąć na łódź i spłynąć z nią do brzegu. Są cztery konkurencje, jak powiedziałem. Mamy 15 zespołów, czyli kilka dobrych godzin ścigania tutaj na plaży przy molo. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Kto bierze udział w tych zawodach? Jakie to są osoby, jacy ratownicy? Są przede wszystkim ratownicy wodni, którzy mają uprawnienia do poruszania się na łodziach motorowodnych, mają patenty sterników motorowodnych, ale tak naprawdę jest to kierowane dla szerokiego gremium ratowników wodnych po to, żeby ta umiejętność, bo to jest umiejętność ratownicza, była w jak najszerszym tutaj możliwym spektrum do dyspozycji. Mówiliście o konkurencjach, ale czy tutaj liczy się tylko czas, czy oceniana jest też, nie wiem, precyzja, czy sposób tego, w jaki sposób zadba się o topika? Przede wszystkim dbamy o to, żeby topik był wyciągany bardzo dynamicznie i szybko. Precyzja daje korzyść tak naprawdę w wyniku, no bo ci, którzy zrobią to najbardziej precyzyjnie, dopłyną najszybciej. No i oczywiście, tak jak Krzysiek wspomniał, jest to imitacja akcji ratowniczych. Dbamy o to, żeby te osoby były dynamicznie wyciągane na brzeg, ale też z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Tutaj startują najlepsi z najlepszych, doświadczeni ratownicy. Zdecydowanie tak, to jest dopiero druga edycja, to są dopiero drugie mistrzostwa pontonowych łodzi ratowniczych. W zeszłym roku z inicjatywy operatora sieci Plus po raz pierwszy takie zawody się odbyły. Teraz cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc podjęliśmy to wyzwanie i kontynuujemy tą akcję. Wczoraj mieliśmy szkolenie, przyjechało bardzo wiele ekip z całej Polski, które chciały się nauczyć pływać na tym sprzęcie i dzisiaj na nim startujemy. A to jest trudne? Jak to się różni od... No bo ktoś może mieć patent sternika, motorowodniaka, czy od razu przesiąść się w taki ponton? No bo to, czy to prowadzenie pontonem jest czymś się różni, jest inne? Co do zasady nie. Pływanie na tak zwanym rumplu, czyli tym silniku zaburtowym, nie różni się niczym od normalnego korzystania z łodzi motorowodnych, natomiast dynamika podjęcia łodzi motorowodnej z brzegu, wystartowanie do poszkodowanego, podjęcie i ewentualna praca na wodzie, plus spłynięcie do brzegu, gdzie tak naprawdę ewakuujemy poszkodowanego w tempie takim, żeby najszybciej z możliwych sposobów znalazł się na brzegu, żeby służby mogły go podjąć. A dlaczego w ogóle używacie pontonów, a nie zwykłych łodzi? Pontony zaczęły wypierać inny sprzęt na plażach na całym świecie z tego względu, że przede wszystkim są lekkie, bardzo proste w obsłudze. Dwie osoby są w stanie taki ponton wnieść na plażę, wynieść go, a po skończonym sezonie można go spakować do worka i wstawić sobie do garażu. A więc to jest naprawdę rewelacyjny sprzęt, który sprawdza się na całym świecie. I będzie się sprawdzać też na polskich wodach. Takie zawody jak dziś, to też jest element zdobywania doświadczenia? Każda forma zawodów sportowych jest formą szkolenia i też zdobywanie doświadczenia w takim, te umiejętności, które dzisiaj nabywamy, są dla nas bardzo ważne i one są oczywiście praktykowane, tak. To daje jakby możliwość naszym drużynom startu w mistrzostwach świata i Europy i rywalizacji tam na arenach międzynarodowych. No jak sobie tam radzicie? No powiem szczerze, w zeszłym roku zdobyliśmy pierwszy medal dla Polski w tych konkurencjach łodzi motorowodnych podczas mistrzostw Europy. Mieliśmy trzy finały, także można powiedzieć, od czterech lat jak dyscyplina jest praktykowana w Polsce, doszliśmy do, można powiedzieć, do szczytu. Porównując drużynę niemiecką, która ma bardzo dużą ilość łodzi na swoich wodach,
gonimy ich bardzo mocno, jesteśmy za nimi, jedną pozycję w tej klasyfikacji generalnej chcemy przeskoczyć. Rozumiem, że kompleksów nie macie i nie macie prawa mieć. Ratownicy, którzy są szkoleni w Polsce, mają bardzo dobre oceny i notowania, jeżeli chodzi o szkolenia w Europie. Jesteśmy wysoko klasyfikowani, dlatego ta umiejętność jest jedyną brakującą w systemie szkolenia dla nas. Zatem, no, żebyśmy byli kompletni, chcielibyśmy być też i dobrzy w tym elemencie. My przez kilka tygodni, przez kilka wyjazdów wakacyjnych widzieliśmy różne zawody ratownicze. Teraz mamy pontony, no ale były i deski ratownicze, i takie bardziej klasyczne konkurencje. No i to wszystko ma być jak najbardziej zbliżone chyba do takiej rzeczywistej akcji, no bo nie ma sensu, żebyście biegali po plaży, no bo nie to się liczy najbardziej. Zdecydowanie tak. Wszystkie zawody z zakresu sportowego ratownictwa wodnego, wszystkie konkurencje rozgrywane w ramach tych zawodów są symulacją rzeczywistych akcji, a już za 7 dni odbędzie się najważniejsza impreza na świecie, Mistrzostwa Świata w ratownictwie wodnym w Holandii. Zjeździ się tam czołówka z całego świata, kilka tysięcy najlepszych ratowników, w tym reprezentacja Polski, i też zwycięzcy dzisiejszych zawodów będą rywalizowali na plażach w Holandii o miano najlepszych na świecie. No to trzymamy w takim razie kciuki za rywalizację dziś, bo najlepszy z tych najlepszych będzie szedł dalej i walczył o miano najlepszego na świecie. A dzięki temu państwo mogą czuć się na plażach bezpiecznie. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek, oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.